serdecznie. Dziękuję, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie na wernisaż dzisiejszej wystawy Malowałam z pieśni, prezentującej malarstwo Marianny Wiśnios. Wystawa odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Tym samym witam wicemarszałka pana Grzegorza Świercza. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan marszałek zechciał przyjąć zaproszenie i przybył do nas. Ta wystawa, proszę Państwa, związana jest, znaczy osoba artystki, którą prezentujemy, której pracę prezentujemy na dzisiejszej wystawie, związana jest z gminą Bąchoc. Tym samym jest mi bardzo miło przywitać przedstawicieli gminy Bąchoc, pana burmistrza Jarosława Samele i pana Sebastiana Stańczewskiego, zastępcę burmistrza. Dziękując także za wsparcie przy organizacji tej wystawy. Witam również pana wicestarostę powiatu starachowickiego, pana Dariusza Dobrowskiego. Bardzo nam miło. I proszę Państwa, witam również przedstawicieli rodziny artystki Marianny Wiśnios. Gdzieś tutaj państwo są. Także witam bardzo serdecznie. Też jest nam bardzo miło, że państwo zechcieliście przybyć na tą wystawę. Tym bardziej poczujemy, myślę, tutaj klimat związany z osobą artystki. Ta wystawa, proszę Państwa, nad wystawą Patronat Medialny objęło Radio Kielce, TVP Kielce, Gazeta Wyborcza i miesięcznik kulturalny TES. Za chwileczkę poproszę panią kurator wystawy, panią Janinę Zgodnicką, która przygotowała scenariusz tej wystawy, o kilka słów wprowadzenia arkana tej prezentowanej ekspozycji. W tym miejscu chciałbym jej bardzo serdecznie podziękować za pracę, za pomysł i za scenariusz przygotowany na tę wystawę. Nad całością prac związanych z wystawą czuwał koordynator, pani Ania Krakowiak, która wystąpiła jako debiutantka w roli koordynatora. Też gratuluję bardzo serdecznie i dziękuję. Aranżacją wystawy zajmował się też pracownik Muzeum Narodowego, pan Artur Kutak. No, nad przygotowaniem całości tutaj pracowało wiele osób i cały zespół, także jest mi bardzo, bardzo tutaj miło i bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za pracę włożoną w przygotowanie tej wystawy. Wystawa, którą prezentujemy, proszę Państwa, to wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Nasze muzeum posiada, jak Państwo widzicie, dosyć spore zbiory, natomiast wzbogacone one zostały w ostatnim czasie przez dar rodziny Eberów i tym samym mogliśmy powiększyć tę naszą kolekcję i zaprezentować szerokiej publiczności. Wystawy Marianny Wiśnios odbywały się wielokrotnie w różnych miejscach, w kilkudziesięciu miejscach, także myślę, że ta wystawa także wpisze się w tą doskonałą tradycję prezentacji tych wspaniałych obiektów. Wśród nas jest wiele osób, które znały panią Mariannę Wiśnios, także z tym większym sentymentem, nawet myślę, że z łezką w oku wspominają artystkę, jej taki bardzo oryginalny sposób twórczości, w ogóle sposób życia. Więc myślę, że ta wystawa spotka się z zainteresowaniem i liczę, że Państwo sprostamy Państwa oczekiwania. Zanim poproszę o głos kuratora wystawy, chciałbym poprosić pana marszałka o kilka słów skierowanych do publiczności. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w imieniu organu prowadzącego, czyli samorządu województwa, witam Państwa serdecznie po raz kolejny w jednym z najpiękniejszych muzeum narodowych w Polsce. Muzeum Narodowym w Kielcach. To jest kolejna impreza w kolejnym wnętrzu, które dzięki działaniom dyrekcji muzeum zostało niedawno wyremontowane, oddane dla mieszkańców naszego województwa. Bardzo się cieszę. Wiem, że to nie koniec. Już tygodnie kolejne imprezy kulturalne organizowane przez nasze muzeum, na które Państwa serdecznie zapraszam, a dzisiaj cieszę się bardzo, że biorę udział w otwarciu wystawy artystki związanej z regionem. Artystki, która jest dowodem na to, że prawdziwy talent może się objawić wszędzie, w każdym i nawet jeżeli nie jest oszlifowany poprzez wykształcenie staranne, może przemawiać pewnym blaskiem, ale o tym pozwolimy świadkowcom. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa, impulsem do przygotowania tej ekspozycji był tak naprawdę opracowywany katalog malarstwa Marianny Wiśnios. Ale bezpośrednim powodem, jak Pan Dyrektor wspomniał, udało
dla serca przekazany przez Państwo Rebelu. Niestety dzisiaj nie mogę gościć, dlatego że Pan Rebel jest w takim bardzo złym stanie fizycznym i przykro nas tego powodu bardzo. Pani Erwerowa, moja poprzedniczka, wieloletnia kierowniczka działu etnografii, wcześniej w Szkoły Ludowej, wcześniej etnografii, zapoczątkowała tę kolekcję w zbiorach muzealnych w 1973 roku. Dokładnie rok wcześniej odbyła się pierwsza ekspozycja, na której były pokazane po raz pierwszy prace pani Marianny na konkursie przydłożnym, w konkursie Diurzy, gdzie trzeba powiedzieć, bardzo się opierała, aby te prace pokazać, wstydziła się. Następnie na wystawie pokonkursowej w Szydłowcu, gdzie, jak pisała prasa, obrazy Marianny Wiśnios stały się rewelacją szydłowieckiego domu. To była prawda. Proszę Państwa, w latach 80., kiedy kryzys dotknął wszystkie instytucje kultury, nie było możliwe gromadzenie zbiorów, to też pani Barbara pozyskiwała środki z ministerstwa na zakup pracy, także pani Wiśniec. W owym czasie bardzo wiele obrazów darowała do zbioru sama autorka. W latach 90., gdy i to źródło finansowania odpadło, państwo Elborowie kupowali za własne pieniądze pracę po to, aby nam uroczyście przekazać. Także za ten raz bardzo dziękuję. I chciałam jeszcze dodać, że wszystkie te prace, które były prezentowane w Szydłowcu i na konkursie, gdzie, nie wspomniałam, zdobył pierwszą nagrodę, są w naszym muzeum, jak również wszystkie te, które pani Wiśniec malowała, nikomu jeszcze nie znana, w latach 50. i 60. Więc mamy tą kolekcję najwcześniejszych obrazów, najpiękniejszych, takich obrazów, które malowały się z serca dla siebie i z takiej wewnętrznej potrzeby. Proszę Państwa, nie była Marianna Wiśniec, pewnie wszyscy wiedzą, ale dla porządku powiem. Była przede wszystkim prostą wiejską kobietą. Była rolniczką, która gospodarowała na małym kawałku ziemi pod lasem. Była gospodynią, matką, która wychowała dwóch synów. To jest jedno wcielenie pani Marianny. Drugie wcielenie to artystka, obdarzona wrażliwością, niezwykłym instynktem malarskim, ale przede wszystkim niepohamowaną potrzebą wypowiedzi, malowania, rysowania. Ta potrzeba tkwiła w niej od dzieciństwa przez całe życie. Może powiedzieć do ostatnich dni z jej życia. Co malowało, to Państwo widzą. Przede wszystkim obrazy o treści religijnej, dyktowane głęboką modlitwą. Była niezwykle religijna. Z tych obrazów ta modlitwa, zwłaszcza Rzęcowa, była jej najbliższa i tajemnice bolesne. Męczeństwo Pana Jezusa przeżywa, myślę, najmocniej i wyraziła je najpewniej, co widać na tych obrazach. Ja myślę, proszę Państwa, że Botek też dlatego, tak, że pani Marianna sama miała ciężkie życie. Ciężkie w tym sensie, że nigdy nie była doceniana przez własne środowisko o tym czasie. Dzisiaj ją wszyscy doceniamy. Można powiedzieć, że nie była akceptowana, bo kto to widział, że kobieta wiejska zamiast pracować, a jeśli już pracuje ciężko, zamiast wypoczywać, aby po nocach gdzieś noc malowała. To było niecodzienne zjawisko. W związku z tym nie akceptowała się swoje środowisko, żyła w samotności, w samotności malowała dla siebie. Poza tym los także innych doświadczeń niż w szczęciu. Na jej rękach umarło jej pierwsze dziecko. Potem długo trwała choroba męża, jak wczesne zdrowieństwo. Myślę, że te wszystkie wypadki zaważyły na twórczości pani Marianny Wiśniec, jako że modlitwa była dla niej ukojeniem. Natomiast myślę, że malarstwo potrafiło pozwoliło jej rozładować wewnętrzne odczucia, napięcia. Więc tak ja to rozumiem. Malowała, proszę Państwa, na czym miała? Na kawałku papieru, jaki znalazła. Nawet na workach po cemencie, jak sama wspominała. Na papierze opakowania opakunkowym. Na odrodziu papieru szarego, który się wykazało w szafa, tendencja. W odrocie tapet papierowy. Potem papierze rysunkowym, a następnie oczywiście również na tonach dostarczanych przez kolekcjonerów.
Świdnicy Mieszanej. Szkicowała, bo nie wyobrażała sobie, że można inaczej, jak sama o tym mówi. Potem uzupełniała ołówkiem, kopiowym, długopisem, później również lawastrem, a środek wnętrze wypełniała oczywiście farbami, bo początkowo, gdy nie miała farby, były to zwykłe barwniki do tkanin. Potem szkolne akwarele dzieci, a potem już takie profesjonalne, które już dostarczali jej przyjaciele i kolekcjonerzy. Malowała, proszę Państwa, przy skąpym świetle lampy naftowej. Proszę sobie wyobrazić, że do 1990 roku, to jest, wydaje się być nieprawdopodobne. Ja myślę, że wiem, że opierała, z tego co wiem, bardzo się opierała elektryfikacji. Wymyślała różne preteksty, aby nadal przy tej lampie naftowej malować. Ja myślę, że to, a sama mówiła o tym, że malowała przez nocą. Wtedy miała tylko czas, bo gdzie musiała ciężko pracować. Początkowo musiała się ukrywać z tą swoją pasją, a potem nawet gdy nie musiała, polubiła to nocne malowanie i malowała ciągle nocą. Mówiła, że nocą jej wyobraźnia lepiej pracuje. To pewnie prawda. Ja też myślę, że lampa naftowa, jej blask rozedrgany, prawda, cień jakby rzucała za oknem ciemno, szum wiatru, szelest deszczu, to wszystko, można powiedzieć, budowało nastrój, klimat i to jest chyba odpowiedź. Proszę Państwa, te obrazy, które tutaj są, jest ich dokładnie 93. To jest wybór, oczywiście wybór produktowany przede wszystkim możliwościami pokazania tych prac, chociaż jak widać, staram się pokazać jak najwięcej. Jak również samymi walorami ekspozycyjnymi samej pracy. Także myślę, że przy okazji jest to wybór reprezentatywny dla twórczości pani Mariany Wiśniow. Jest to wybór również, można powiedzieć, reprezentatywny co do ilości wątków tematycznych, które podejmowała i do proporcji. Ta wystawa, uzupełnienie tej wystawy, jest mała sala, w której zawieszamy fotografie rodzinne, nieistniejące fotografia, zdjęcia przy pracy, z przyjaciółmi, z kolekcjonerami. Niektóre zdjęcia przez nią osobiście są podmalowane, to na nas zrobiło tak ogromne wrażenie, że postanowiliśmy je wyeksponować. Czyli taka potrzeba koloru, który nie był rzeczywiście wszystkim. Tam również zamieściliśmy takie nietypowe, typowo osobliwe modlitwy różańce, które sama sobie przygotowała jako przystałą artystkę, które były dla niej właśnie modlitwą codzienną. Proszę Państwa, ja dziękuję za uwagę. Proszę, życzę miłego oglądania. Dziękuję. Wyjątkowa artystka. O tym, jak artystka jest wspominana, o tym, jaką pozycję zajmuje wśród swoich krajan, świadczy obecność przedstawicieli samorządu gminy Wąchos. Tym samym jest mi bardzo miło poprosić pana burmistrza gminy Wąchos o zabranie głosu i skierowanie wszystkich głosów. Dziękuję panie dyrektorze za możliwość zabrania głosu. Ja przede wszystkim chciałem podziękować panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom muzeum za podjęcie tego tematu i zorganizowanie tej wystawy, tej Mariany Wiśniow, malarki z terenu gminy Wąchos, sołectwa Ratanie. Później z paniem jest związana, ona nie była niedoceniana w środowisku, może i sztuka była niezrozumiała dla większości mieszkańców, natomiast niewątpliwie tu rozmawiałem z koleżankami właśnie z tego sołectwa, że nie do końca to było tak, że pani Marianna była niedoceniana, wszyscy znali wartość tego miasta. Nie, wystawy pani Marianny były organizowane na terenie Wąchoska też dużo wcześniej, tylko tam gdzie mogliśmy służyć pomocą, czy ja, czy moi poprzednicy, ja już może nie, z tego względu, że już pani Marianna nie żyła, kiedy to się objąłem, ale wiem, że moi poprzednicy też te wystawy organizowali. Państwo mają te prace zbierane od lat, za co też Państwu serdecznie dziękujemy, bo właściwie nikt u nas tego na miejscu nie zrobił. Dysponujemy w tej chwili czterema pracami pani Marianny Wiśniow, dysponujemy tymi pracami do kultury pomocy. Natomiast to, co Państwo zrobili z tak dużym wyprzedzeniem, czyli zainteresowanie się tą malarką, skupowanie tych prac, czy przez muzeum, czy potem dzięki sponsorom, którzy te prace do Państwa przekazali, no, dało to, co teraz możemy obejrzeć, czyli możliwość podziwiania prac tej malarki, która
która pani sama powiedziała, właściwie żadnej szkoły nie kończyła, robiła zajęcia, czyste.